Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie śląskim, nieopodal Częstochowy, w gminie Woźniki, przez którą przebiega szlak pielgrzymkowy zwany Drogą Świętego Jakuba, będącą częścią europejskiej sieci Camino de Santiago. Trafiamy do gospodarstwa agroturystycznego Państwa Derdzików w Ligocie Woźnickiej, które najczęściej odwiedzają pielgrzymi, ale nie tylko. Pięknie, jak spokojnie. Nie dziwię się, że wpadła Pani na pomysł, żeby podzielić się swoim szczęściem z innymi i założyć gospodarstwo agroturystyczne. Tak, ponieważ kocham przyrodę, kocham rośliny, ptaki, bo w tej chwili zwierzątek nie mamy, ale przyroda daje wielkie ukojenie. Mamy dosyć dużą posesję i postanowiłam, żeby podzielić się z tym z osobami, które chcą trochę pobyć na wsi, które chcą wypocząć, pospacerować, pooglądać tereny wokół naszej miejscowości, maki na polach, rzepaki kwitnące. To jest taki miód dla osób, które zajmują się też sztuką, lubią malować, fotografować. Czyli tylko nie tylko wypoczynek, a także inspiracja. Inspiracja, tak, tak. Co Pani tutaj oferuje swoim gościom? No głównie taki wypoczynek wśród natury, wśród kwiatów, no i nocleg. Czy to jest też tak, że często goście tutaj wracają, bo mówią, że jest miło, że są fajne warunki? Tak, tak. Wracają i mi sami przypominają, że tutaj byli i to im się podobało i znowu tutaj są. Opuszczamy gminę Woźniki i przenosimy się do gminy Siewierz, gdzie z pasją prowadzi swoje agroturystyczne gospodarstwo Marcin Musiałek, którego chlubą są alpaki. Dlaczego te alpaki? No popatrzcie na nie. Popatrzcie na nie, to myślę, że sami się Państwo przekonają, dlaczego akurat alpaki. Niesamowicie przyjemny pyszczek, świetna aparycja, kapitalny dla dzieciaków, ponieważ alpaki to zwierzęta, które są pozbawione agresji. Ale jak się zaczęło? Okej, no chcieliśmy zwierzaki, które będą biegać gdzieś koło nas. Teren mamy całkiem spory, więc no, zaczęliśmy czytać, zaczęliśmy się interesować. Seminaria, jedno szkolenie, drugie, kolejne. I nagle pyk i mamy prawie 30 sztuk. No jednak tak, no 30 sztuk zwierząt, no więc pojawiają się jakieś koszty. No te koszty nie są bez znaczenia, więc pomyśleliśmy, chyba 3 lata temu tak na dobrą sprawę, wpadliśmy na pomysł, żeby zaprosić gości. Mamy całkiem spory teren, jesteśmy otoczeni zielenią, co widać dookoła. Zwierzęta nam cały czas towarzyszą. Idea jest taka, żeby zabrać dzieciom smartfon, a dać patyk. Nic nadzwyczajnego, prawda? A jednak oddalamy się troszeczkę od tej elektroniki i można spędzić całą niedzielę w towarzystwie alpak. Ach, nie wiem, czy widać tam na drugim planie. No, leniwe alpaki, słuchajcie. Tak, one lubią leżeć. Po wizycie w gospodarstwie ruszamy zwiedzać gminę Siewierz turystycznym siewierskim traktem biskupim. Można to zrobić z przewodnikiem turystycznym. Jest na co patrzeć i co podziwiać. Siewierz to dawna stolica księstwa siewierskiego, gdzie przez niemal 350 lat, bo od 1443 roku do 1790 książętami siewierskimi byli biskupi krakowscy. Na siewierskim trakcie biskupim znajduje się wiele, wiele fantastycznych zabytków, które oczywiście warto zobaczyć. Między innymi jest to rynek, gdzie lokacja miasta miała miejsce w 1276 roku. Cała płyta rynku jest przebudowana, gdzie znajduje się piękna fontanna z pannami siewierskimi i została zrobiona ławeczka Hadyny i Pyzika, twórców piosenki Od Siewierza jechał wóz. Są to oczywiście członkowie, założyciele zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. No i kochani, zamek, najważniejszy punkt zwiedzania miasta i gminy Siewierz, gdzie co roku przybywa tutaj z roku na rok coraz więcej turystów. Od 2008 roku już ponad 270 tysięcy turystów odwiedziło siewierską warownię. Dlatego też ze względu na wzmożony ruch turystyczny powstała usługa przewodnika turystycznego, żeby pokazać Państwu, jak wielkie, jak fantastyczne walory historyczne ma Siewierz. Po relaksie w gminie Siewierz czas na galop. Trafiamy do gminy Świerklaniec, gdzie szkołę jazdy konnej prowadzi Magdalena Ferdyn.
Czy właśnie tak wygląda czterokopytne szczęście? Z pewnością, choć uśmiech na twarzach jeźdźców także widać. Z końmi jestem związana właściwie od małego dziecka. Moi rodzice zarazili mnie końmi, bo konie mieliśmy od zawsze. I tak to przerodziło się w mega ogromną pasję, a co za tym idzie, teraz jest to już moja praca. Uczymy 40 klubowiczów. Co roku otwieramy takie nowe nabory, żeby móc zaprosić do siebie nowe osoby, nowych członków. Trenujemy głównie sportowo, przygotowując dzieci, młodzież i dorosłych do współzawodnictwa sportowego. Dajemy naszym klubowiczom super profesorów do nauki, bo my nazywamy tak nasze konie. Konie profesorowie, którzy ich uczą i wprowadzają w te pierwsze starty, pierwsze zawody. Poza naszymi klubowiczami trenujemy również konie i pracujemy bardzo dużo z młodymi końmi. Pokazujemy je na zawodach, na arenach międzynarodowych. Teraz właśnie wróciliśmy z Niemiec, z takich ogromnych zawodów westernowych, w których nasza para Daniel Kocioł i jego 4-letni wałach super się zaprezentowali. Miejsc na wypoczynek i rekreację na terenie lokalnej grupy działania Brynica to nie granica z pewnością nie brakuje, podobnie jak smaków. Trafiamy do serowarni w gminie Bobrowniki. Powstają tu nietypowe sery, od choćby nacierane winem czy piwem. Królują tu jednak świeżaki, w tym kozieradkowy. Skąd u Pana miłość do serowarstwa? Od zawsze lubiłem jeść sery i postanowiłem zadbać o siebie, swoją rodzinę i także swoich najbliższych znajomych i przejść naturalnie do naturalnej produkcji serów bez używania chemii. Zaczęło smakować, stąd postanowiliśmy z małżonką, podjęliśmy decyzję, żeby przejść do produkcji rzemieślniczych serów dojrzewających, świeżych, produkowanych z pełnotłustego, wartościowego mleka krowiego, koziego i owczego. Jakie Państwo macie dodatki do tych serów, bo są one nietypowe? Przede wszystkim główny markowy nasz produkt, który został laureatem marki lokalnej, to jest kozieradkowy świeżak, więc jak sama nazwa mówi, używamy przede wszystkim do niego kozieradki. To jest tak magiczne ziarno, że mało kto wie, z czym ma do czynienia, ponieważ pachnie jak magi, a smakuje jak orzeń. A jeśli chodzi o sery nacierane piwem, nacierane winem? Też robimy, to już są sery dojrzewające, nacieramy porterem wysokoprocentowym. W nienniku tego tworzy się naturalna skórka, która jest w całości do zjedzenia, lub drugi ser twardy, dojrzewający, nacieramy znowu winem czerwonym wytrawnym. A skąd Państwo wiedzieliście, jak robić sery, bo Państwo jesteście pasjonatami? Metoda prób i błędów, jak to wyglądało? Na początku była metoda prób i błędów, internet, natomiast seria niepowodzeń przy serach dojrzewających zmusiła mnie, żeby iść krok dalej, serowarskie warsztaty. Sery pochłonęły teraz Pana życie? Tak, teraz już tak. Zrezygnowałem z pracy zawodowej i zająłem się już teraz tylko i wyłącznie serowarstwem. A może Pan zdradzić, kim Pan jest z zawodu? Jestem jeszcze funkcjonariuszem policji. O, w chwili obecnej na etapie przechodzenia na emeryturę. Po tak ekscytującej i smakowitej śląskiej eskapadzie pozostaje nabrać sił i ruszyć w dalszą drogę.